Państwo, otwieram 15. sesję Rady Gminy Morąbka i na podstawie listy obecności, która tutaj jest, stwierdzam prawomocność obrad. Na sali obecnych jest 13 radnych, czyli nasze obrady są prawomocne. Drodzy Państwo, jesteście w posiadaniu... zanim przejdę do porządku obrad, chciałem przywitać przede wszystkim Was, drodzy Państwo radni. Chciałem przywitać Pana zastępcę wójta, bo Pana wójta dzisiaj z nami nie będzie. Witam Panią skarbnik, Pana sekretarza. Witam dyrektorów i kierowników poszczególnych pionów organizacyjnych naszej gminy. Witam tutaj serdecznie księdza prałata, który zaszczycił nas swoją obecnością. Witam również komendantów w osobach pana, już byłego komendanta, pana Sławomira Walczaka, któremu z tego miejsca, myślę, że w imieniu całej Rady, podziękujemy za dotychczasową współpracę. Panie komendancie, dziękujemy bardzo za to, że był pan zawsze, kiedy potrzebowaliśmy. Myślę, że na palcach jednej ręki można by było policzyć na sesje, na których pan nie brał udziału. Jest pan zawsze, kiedy potrzebujemy i dziękujemy za to wszystko i życzymy kolejnych sukcesów na nowym stanowisku, na nowym odcinku, który został panu powierzony. Dziękuję bardzo, panie komendancie. I witamy również na naszej sesji obecnego komendanta posterunku komendy w Kobiernicach, pana komisarza Jacka Śliwkę. Panie komisarzu, życzymy sukcesów, życzymy bardzo dobrej współpracy zarówno z radą, z władzami gminy, jak i z mieszkańcami i sukcesów na tym polu, które zostało panu powierzone. Gratuluję i życzę wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, jesteście w posiadaniu porządku obrad. Czy są jakieś wnioski do porządku, który został przygotowany dla Państwa? Rozumiem, że nie ma. W takim razie bardzo proszę, przejdziemy do punktu następnego, ale zanim to zrobimy, kto z Państwa radnych wyraziłby chęć zapoznania się z protokołem z 14. sesji Rady Gminy? Jak zwykle pan Władysław. Bardzo proszę. W takim razie przejdziemy do punktu trzeciego. Działalność międzysesyjna wójta gminy. Szanowni Państwo, jesteśmy w posiadaniu tej działalności. Otrzymaliśmy ją odpowiednio wcześniej, żeby się z nią zapoznać, żeby tutaj nie była czytana, jak to ustaliliśmy na wcześniejszych sesjach. I jeżeli mają Państwo pytania, to dzisiaj na te pytania będzie odpowiadał Pan zastępca wójta. Bardzo proszę, głos oddaję Państwu. Kto z Państwa chciałby zabrać głos na temat działalności międzysesyjnej wójta gminy Morąbka? Panie Ignacy Kocęba, bardzo proszę. Panie wójcie, tutaj w informacji mamy dane dotyczące przystąpienia do wspólnego wniosku z innymi gminami województwa śląskiego oraz małopolskiego, gdzie beneficjentem ma być firma Certes, spółka z właścicielem Warszawy. Czego to dotyczy? Co to jest? Co nam to da? Co nam to przyniesie? Jakie są te wymogi do korzyści? Zobaczcie, jest to projekt unijny, dlatego do niego przystępujemy z innymi samorządami, ponieważ jest to projekt bezkosztowy. On nie będzie nas nic kosztował jako beneficjenta, bo też jesteśmy jednym z beneficjentów, jak reszta samorządów. W ramach tego projektu planujemy wyposażyć po prostu nasze pomieszczenia w nowy router. W ramach tego projektu można to po prostu uzyskać, będąc w tym projekcie. Ja tu mam mówić, że to jest, chodzi o sprzęt teleinformatyczny. Tak, zgadza się. Każdy z samorządów przygotowywał potrzeby, w jakim zakresie po prostu ma po prostu takie potrzeby. My chcemy zakupić router, także w ramach tego będziemy mogli się wyposażyć. Jest to bezkosztowe, nic nas to nie kosztuje, jeśli chodzi o środki. Tylko zasoby po prostu ludzkie. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania Państwo mają? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu piątego. Powołanie komisji uchwał i wniosków. Szanowni Państwo, ja proponuję, żeby dzisiaj komisja pracowała w składzie pan Marek Drzewiecki i pan Tomasz Malborczyk. Czy panowie wyrażacie zgodę? Tak. Wyrażają. Czy są jakieś inne propozycje? Pani też rację. Przepraszam bardzo. Przeskoczyłem ten punkt. Rzeczywiście wracamy. I przechodzimy do punktu czwartego. Tak jest, interpelacje i zapytania radnych. Oddaję Państwu głos. Bardzo proszę. Pani Eugenia Kula, bardzo proszę. Mieszkańcy Bukowca Dolnego, Porąbce, zamieszkają przy ulicy Brackiej. Dzisiaj mnie proszą o rozeznanie możliwości technicznych demontowania jednej lampy oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy ulicy Barnej i
przeniesieni jej na ulicę Bratską, gdzie znajduje się słup energetyczny. To działanie sprawi poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Dziękuję bardzo. Ja mam napisane odpowiedź. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciałby? Pani Węgier, Pani Maria Mdla, bardzo proszę. Ja mam pytanie do Pana Zastępcy. Kiedy odbędzie się przekaz na kamień? Bo coraz więcej mieszkańców pyta się, bo chce mieć przejezdne, załatane dziury przejezdne jako taką drogę. I bardzo proszę o odpowiedź, bo nie wiadomo co odpowiadać. Dziękuję. Pan Adam Sopiak? Panie Wójcie, że będzie przetargi, to też bym zainteresowany na szereg zdrowia, nałożenie tej kostki. Kiedy ewentualnie będzie ogłoszony przetarg. I druga sprawa, wspólnota gruntowa wsi Kobylice. Tam był powołany komisarz, nie wiem, co to będzie, zarząd, nie zarząd, radca prawny, który się miał zająć tą sprawą. Miał utworzyć jakiś zarząd, to już jest dosyć trochę czasu. Nie ma żadnego efektu z tego. Tam jednak są jakieś grunty, to chyba dość duże jeszcze. Jest to majątek gminy. To nie jest gminy. Na wspólnotę, ale można to przejąć na gminę. Nie, nie można. Też nie można. W każdym razie trzeba jakąś informację, co dalej. Tam ludzie powpłacali po 500 zł na geodetów, bo chcą po prostu dokupić działki, które łączą ich działki. No i coraz głośniej już mówią, no, że to jest, gmina się tym nie interesuje, że nie ma w ogóle zarządcy żadnego, ale wspólnota tyle lat istniała. Tyle pomogła Kobiernicom, bo i wodociągi, i telefony, i gaz, to wszystko była wspólnota, wszystko wspólnota sponsorowała. I nagle to spadło, znikło i nie wiadomo, czy tam są podatki płacone, co się tam dzieje z tym, nie? Żebyśmy za chwilę się nie obudzili tam, no. No i chciałbym jakąś odpowiedź, żeby było to, no nie musi to być dzisiaj, bo pan na pewno nie jest przygotowany, ale... Ale bardzo proszę jakieś odpowiedzi, żeby rada wiadomości rady. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Kamar Pękala. Mówicie mi chodzi o osiedle na Gorach, ulicę Cyprusową. To sprawa dotyczy Tauronu. Urząd gminy na ten temat zna pan sołtys też. Zostaje wycięte samosiejki tam, bo, które biły o linię elektryczną, co kiedyś to już poruszałem. No i jest problem dalej z drzewami, które stoją na terenie placu Ośrodka Zdrowia. Jest to teren gminy, wiadomo. Nie wiedziałem o tym, byłem zaskoczony, jak się dowiedziałem, żeby z urzędu gminy pracownicy obcięli te gałęzie, bo proszę Państwa, Panie Wójcie, jak już kiedyś mówiłem, jak jest wjazd, to tylko iskry okien leci i w każdej chwili już były przypadki, że zerwał linię elektryczną i na drodze leżała. A tu się okazuje, że chcąc gmina na własnym terenie obciąć te drzewa, musi mieć zezwolenie z powiatu. Zdziwiłem się, bo nie wiedziałem o tym, mimo że tak długo dawniej jestem na swoim terenie, żeby drzewa przyciąć, żeby nie zagrażały. Dla społeczeństwa to musi, czy już to zezwolenie z powiatu przyszło, bo to ja sobie zdaję, że ta biurokratyczna droga będzie trwała, bo nie wiadomo, może linię zerwie. Druga sprawa jest też tam pan sołtys i pracownicy urzędu gminy byli i oglądali. Jest pojedynczy słup, jest on uszkodzony i podobno z Tauronu przyjechali, stwierdzili, że on nie zagraża. To nie jest podwójny, nie wiem jak się nazywają, to jest tylko pojedynczy, prawda? Tak. Ale ten jest pojedynczy i po prostu no, beton odleciał, druty widać, a trzeba sobie zdać sprawę, że tam bardzo dużo z gór, z tamtej ulicy Wielka Puszcza, Bukowskie, dzieci do szkoły tą ulicą przechodzą i wracają. Ludzie z centrum Porąbki do Ośrodka Zdrowia, wszyscy tam, bo tam mają po prostu bliską drogę, jest asfaltowana i naprawdę to zagraża. I ja bym prosił, bo on, czy Tauron dał odpowiedź na piśmie, tak. Bo jeżeli się coś stanie, to kto będzie brał odpowiedzialność? Z jakiej racji by to Urząd Gminy miał brać odpowiedzialność? Moim zdaniem ten, co stwierdził, że nie ma potrzeby wymiany tego słupu, to powinien brać odpowiedzialność, a może się stać, bo proszę Państwa, mieszkam już tam ponad 30 lat w tym terenie, jak przychodzi wiatr halny, to są tak mocne podmuchy, że może do tego dojść, że ten słup może być zwalony. I z jakiej racji później miałby ktoś z urzędu gminy brać odpowiedzialność, jak to jest zgłoszone? Moje osobiste zdanie, ja wiem, że Państwo się zgodzicie ze mną, ale proszę Państwa, jeżeli się ktoś stwierdza pod tą opinią, podpisuje, to on powinien wziąć odpowiedzialność za takie coś. Bo moim zdaniem koszt wymiany takiego pojedynczego słupa, to naprawdę to nie w skali, co Tauron oferuje majątkiem, nie jest wielki wydatek, proszę Państwa. To jest moim zdaniem niedbalstwo po prostu.
dopóki się coś nie stanie. I tak niestety u nas takie przypadki są. Dopiero jak się stanie, to dopiero już pan zapowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze? Pan Tomasz Wyborczyk, proszę. Ja mam takie pytanie, zarazem prośbę w sprawie przycięcia krzaku przy ulicy Kardynała Pala Wojtyły na Górnym Czańcu, konkretnie od ulicy Lustrzanej. To jest takie wąziutkie pobocze i te, to są czapki, wystają na to pobocze, tam mieszkańcy, żeby tamtędy muszą iść główną drogą, to jest trochę niebezpieczne, jakby była taka możliwość. Bardzo prosimy w imieniu mieszkańców. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze? Pan Władysław Hała. Proszę Państwa, ja w imieniu mieszkańców mam zapytanie, bo u nas istniała skrzynka pocztowa na domu gromadzkim i została zdemontowana. Ludzie się upominają, dlaczego tej skrzynki nie ma, i objaśnijmy proszę, czy to jest jakieś planowane działanie, czy po prostu zdemontowali, zapomnieli zamontować nowej, po prostu jej nie ma. Dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa jeszcze? Pan Ignacy Kocęba, bardzo proszę. Panie wójcie, jak nas Pan informował, Wojewódzki Zarząd Dróg uwzględnił wnioski gminy Porąbka w zakresie projektowania drogi Kobiernice Grzybiec. Wynika z tego, że będzie budowana ścieżka rowerowa tylko dla wielu osób, które określiłbym wręcz nałogowymi cyklistami, no, nie jest możliwym jeżdżenie po kostce brukowej. O tyle jest to dziwne, że w wielu miastach Śląska, gdzie tego typu ścieżki rowerowe istnieją, wszędzie jest ten asfalt, więc nie wiem, jakie przyczyny tutaj projektowana jest kostka brukowa, która notabene no, nie nadaje się na ścieżkę rowerową. Mało tego, na niektórych typach rowerów, na przykład na rowerach szosowych, po kostce jeździć jest nie sposób. No nie mówiąc o kosztach wykonania ścieżki rowerowej z kostki, a w asfaltu widziałem wiele różnych ścieżek rowerowych. Jak powiedzieć, na świecie nigdzie po kostce nikt nie jeździł, więc nie wiem, czy nowy trend jest. Ja bym prosił, żeby jednak wystąpić w imieniu gminy Porąbka o zmianę tej ścieżki rowerowej z nawierzchni wykonanej z kostki na nawierzchnię asfaltową. Na pewno będzie to z korzyścią dla użytkowników, jak również będzie miało wpływ na koszty planowanej inwestycji. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest brak prac regulacyjnych, czy objęte, jakbyśmy je nazwali, na secesorze. Proszę Państwa, na niektórych odcinkach, po dwóch powodziach, jakie miały miejsca, w jakim zakresie te prace zostały wykonane, tam wyprofilowano brzegi rzeki Soły, natomiast na jednym odcinku od stawów wędkarskich aż po ujście potoku Przykopa albo Młynówka jest bardzo wiele miejsc, gdzie nawet przy niewielkim zrzucie wody, jaki ma obecnie miejsce, w ostatnim czasie Soła, mówiąc trywialnie, zabrała 4-5 metrów brzegu. O tyle to jest dziwne, że z jednej strony no, poszerza się tam, wybrzucza się ten meander, natomiast z drugiej strony od kilku lat trwa intensywna eksploatacja w korycie rzeki Soły, Żwiru. Ja nie wiem, czy ta firma, która prowadzi tę eksploatację, posiada jeszcze zezwolenie na eksploatację tego żwiru. Wiem, że zezwolenie tak naprawdę posiadała gmina Chęty przez jakiś czas. Natomiast no, teraz ta eksploatacja tak naprawdę odbywa się na terenie Kobiery. Notabene odbywa się na terenie należącym do wspólnoty gruntowej. Z uwagi na to, że cała gmina na swoje koryto, istotna więź teraz do Biernic. Ja bym podkreślił, że pobór tego żwiru to jest ten charakter rabunkowy po prostu. No, gdzie lepszy żwir, tak kopionowy, nie zważając na to, no, jak rzeka płynie. A naprawdę przy niewielkim nakładzie sił i środków można by tą rzekę tak też trochę wyprofilować, tym bardziej, że zrzuty są wielkie. Bardzo bym prosił o rozeznanie tego tematu w PZGW. Czy mają w ogóle zamiar cokolwiek robić? Prawdopodobnie tak, ale kiedy to? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tym temacie?
Nie widzę, dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do punktu 5, o którym już wspomniałem. I tak jak powiedziałem, proponuję do komisji uchwał wniosków pana Marka Drzewieckiego i pana Tomasza Lebączyka, którzy wyrazili zgodę. Czy mają państwo jeszcze jakieś inne propozycje? Jeżeli nie, to w takim razie proszę o przegłosowanie. Kto jest za tym, aby komisja pracowała w składzie pan Marek Drzewiecki i pan Tomasz Lebączyk? Kto jest za tym, proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie, bardzo dziękuję. W takim razie proszę komisję o uchwał wniosku, zajęcie miejsca. Jak komisja będzie gotowa, będziemy kontynuować. Komisja jest gotowa? Tak. Dobrze, dziękuję. W takim razie kontynuujemy. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach. Punkt 1. Dokonanie zmiany w planie gospodarczym gminy. Tutaj proszę pana przewodniczącego wspólnego posiedzenia komisji o opinię. Panie przewodniczący, szanowni goście. Komisja na wspólnym posiedzeniu 15 marca pozytywnie zaopiniowała wykonanie zmian w planie gospodarczym gminy. Dziękuję bardzo. Czy mają państwo jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie proszę Komisję Uchwał i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 5/2016 Gminy Porąbka, Rady Gminy Porąbka z 22 marca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w planie gospodarczym Gminy Porąbka na 2016 rok. Wykonanie uchwały podlega się wójtowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozpatrywanie w miejscach celowo przyjęte na obszarze gminy. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni państwo, kto z państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Dziękuję państwu bardzo. Punkt kolejny. Dokonanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2016-2023. Panie przewodniczący, proszę o opinię. Połączone komisje również pozytywnie zaopiniowały zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2016-2023. Dziękuję bardzo. Czy mają państwo jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie proszę komisję o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 15/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 marca 2016 roku. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Porąbka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w budynku Urzędu Gminy oraz na obszarze sołectw w miejscach zwyczajowo przyjętych. Dziękuję bardzo. Kto z państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Dziękuję państwu bardzo. Punkt kolejny. Dokonanie zmiany w uchwale budżetowej gminy na 2016 rok. Panie przewodniczący. Komisje na wspólnym posiedzeniu również pozytywnie zaopiniowały dokonanie zmian w uchwale budżetowej gminy na bieżący rok. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi? Nie widzę. Proszę komisję o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 15/2016 Rady Gminy Porąbka. Dnia 22 marca 2016 roku. W sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. Uchwała nr 13/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Dziękuję bardzo. Kto z państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu kolejnego, punktu 2. Udzielenie przez gminę Porąbka pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu bielskiego przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu bielskiego w 2016 roku. Panie przewodniczący, proszę o opinię. Połączone komisje pozytywnie zaopiniowały udzielenie przez gminę Porąbka pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu bielskiego przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu bielskiego w 2016 roku z zastrzeżeniem zmiany treści paragrafu 1 uchwały, a następująco.
na następującą. Udziela się z budżetu gminy Porąbka roku 2016 pomocy finansowej na rzecz powiatu bielskiego w wysokości 150 tysięcy złotych brutto. Nie? Jest, mamy... Nie, 150. Dobrze, proszę, proszę. Wnioskuje się do wójta gminy, do wójta gminy o poinformowanie powiatu bielskiego o fakcie, iż kwota 150 tysięcy stanowi pierwszą transzę dotacji. Kolejna transza dotacji ustalona zostanie w drugim półroczu 2016 roku, jednakże podjęcie uchwały w tym zakresie Rada Gminy uzależnia od przekazanej przez powiat bielski informacji na temat faktycznie poniesionych kosztów, rozliczenie kwoty 150 tysięcy oraz prognozy dalszych kosztów realizacji zadania w 2016 roku. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ten temat był szeroko omawiany na komisji. Myślę, że tutaj zostały ujęte te kwestie, które poruszyliśmy. To, co Państwo zaproponowali, żeby ująć w tej uchwale, czyli wpłacić te 150 tysięcy, natomiast następne uzależnić od rozliczenia. Ale jeżeli mają Państwo jakieś uwagi, to słucham. Nie widzę. W takim razie bardzo proszę Komisję Uchwał Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 15, łamane przez 2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 marca 2016 roku. W sprawie udzielenia przez gminę Porąbka pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu bielskiego przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu bielskiego. Nie może tu przytoczyć. Rada Gminy Porąbka uchwala, co następuje. Udziela z budżetu gminy Porąbka w roku 2016 pomocy finansowej na rzecz powiatu bielskiego w wysokości 150 tysięcy złotych brutto. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej przeznaczona jest na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu bielskiego. Podstawą udzielenia pomocy finansowej będzie umowa zawarta między gminą Porąbka a powiatem bielskim. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Porąbka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Również jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt. Ustalenie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze gminy Porąbka. Ten temat też był szeroko omawiany. Panie Przewodniczący, proszę o opinię. Pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały dotyczący ustalenia wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze gminy Porąbka. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie proszę Komisję o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 15 łamane przez 2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 marca 2016 roku. W sprawie wysokości i zasad ustalanej rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze gminy Porąbka. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Porąbka. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie? Nie. Nie? Tak, w takim razie. Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymująca. Dziękuję bardzo. 11 za. Przechodzimy do punktu kolejnego. Przystąpienie do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka. Panie Przewodniczący, proszę. Również pozytywnie zaopiniowałem uchwały dotyczące przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi, Szanowni Państwo? Nie widzę. Proszę Komisję o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 15, łamane przez 2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Porąbka. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Porąbka. Traci moc uchwała nr 7, rzymskie łamane przez 57, łamane przez 2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie dziękuję bardzo.
Punkt 5. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Porąbka na 2016 rok. Komisje również pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały dotyczący przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie naszej gminy. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi? Bardzo proszę w takim razie komisję o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała nr 15 łamane przez 2016 Rady Gminy Porąbka dnia 22 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Porąbka na 2016 rok. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Porąbka. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt. Zmiana uchwały w przedmiocie podziału gminy Porąbka na stałe obwody głosowania i ustalanie ich numeru, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. Panie Przewodniczący, proszę o opinię. Komisje również pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały dotyczący zmian uchwały w przedmiocie podziału gminy Porąbka na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numeru, granic oraz siedziby obwodów komisji wyborczych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo jakieś uwagi? Nie widzę. Proszę komisję o przedstawienie projektu. Uchwała nr 15 łamane przez 2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie podziału gminy Porąbka na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. Wprowadzenie zmiany nie powoduje zmian granic obwodu głosowania. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Porąbka. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na obszarze gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej gminy Porąbka. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przed sprawozdaniami proponuję 10 minut przerwy.